Pan samochodzik. Klasztor w Zagórzu. Rozdział 16. Świadomość, że oto moim oczom ukazało się prawdopodobnie rozwiązanie jednej z największych zagadek śledztwa w sprawie skarbu trzech mnichów sprawiła, że przez kilka sekund siedziałem jak zaklęty, wpatrując się z głupawym uśmiechem w kartki zadrukowane łacińskimi modlitwami. Szybko jednak zdałem sobie sprawę, że zostało sporo sekretów do wyjaśnienia, a dziennik na marginesach może bardzo mi pomóc. Niewiele było tych zapisków. Brudne odciski palców na marginesach i krople zastygłego wosku świadczyły o tym, że brat Ksawery zajmował się całymi dniami czym innym i do spisywania swoich duchowych rozterek zasiadał tylko z rzadka, późnym wieczorem albo nocą. Już po odmówieniu ostatniej brewiarzowej modlitwy, czyli komplety, przy której wersetach kreślił litery, słowa i zdania. Oto notatki brata Ksawerego, 20 września 1963. Ale wtedy anioł pański zawołał na niego z nieba i rzekł, Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł, oto jestem. Anioł, powiedział mu, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyni mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna. Czy mój niepokój wynika z tego, że wahałem się, podnosząc nóż? Pierwszy października 1963 roku. Wtedy król wydał rozkaz, by sprowadzono Daniela i wrzucono do jaskini lwów. Król zwrócił się do Daniela i rzekł: Twój Bóg, któremu tak wytrwałe służysz, uratuje cię przyniesiono kamieni, zatoczono na otwór jaskini lwów gdy był blisko jaskini wołał do Daniela głosem pełnym bólu Danielu sługo żyjącego Boga czy bóg któremu służysz tak wytrwale mógł cię wybawić od lwów wtedy Daniel odpowiedział królowi królu żyj wiecznie mój bóg posłał swego anioła i on zamknął paszczę lwom nie wyrządziły mi one krzywdy ponieważ on uznał mnie za niewinnego a także wobec Ciebie nie uczyniłem nic złego. 14 października. Cały dzień chodzą za mną słowa, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Jak pięknie to brzmi i jakie to straszne, że mnie nie dotyczy. 28 października rzekł do niej Jezus, ja Ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Noc się kiedyś kończy i owce, zbłąkane wraz ze świtem, odnajdują drogę do zagrody. Zdecydowałem się wreszcie i, chociaż wiem, że nie będzie łatwo, nie ma dla mnie innej drogi. To było wszystko. Wyjąłem z kieszeni telefon i zrobiłem zdjęcie ostatniej notatki. Wikary nie zaprotestował. Dziękuję, że mi to ksiądz pokazał, rzekłem, odkładając brewiarz na łóżko, obok dłoni duchownego. Byłem pomocny? Zapytał chory i położył dłoni na okładce. Nie wie nawet ksiądz jak bardzo, odparłem, podnosząc się z krzesła i obserwując, jak na udręczonej dotychczas twarzy wikarego pojawia się ulga. To jeszcze nie wszystko, odparł ksiądz, kiedy już dotykałem klamki. Brat ksawery nie żyje. Wiem o tym. Byłem na jego pogrzebie, zignorował mnie wikary. To była bardzo smutna uroczystość. Przyszedł jego brat z maleńką wnuczką w wózku. Poza tym zjawiło się kilka osób, które pamiętały ksawerego z lat 60. Stefek Gajda, stary Matejaszczyk, Deptua i deptułowa. Stefan Gajda był na tym pogrzebie? Zapytałem zdziwiony. Tak, odparł ksiądz, oddychając ciężko. Był przecież u nas organistą, śpiewał podczas uroczystości. W mojej głowie. Rozświetlonej nagle błyskiem zrozumienia, zaczął kiełkować pewien plan. Zmierzchało. Wydostałem się ponad poziom zabudowań i szedłem wolno pod górę bezludną drogą, rozmawiając przez telefon z komisarz Olgą Mech. Była to młoda, atrakcyjna policjantka z komendy stołecznej policji. Poznaliśmy się parę tygodni temu. Podczas śledztwa, mającego wyjaśnić okoliczności kradzieży fortepianu należącego niegdyś do Fryderyka Chopina, znajomość nasza zaczęła się od kłótni, ale były to, trawestując przysłowie, złe początki, bo kilka następnych dni, wypełnionych współpracą, udowodniły nie tylko, że świetnie się solgą uzupełniamy, ale sprawiły, że między mną a śliczną policjantką zawiązała się nić sympatii. Wiesz, że to, o co prosisz, jest nie do końca legalne? zapytała Olga mech niezbyt zadowolonym głosem. Nie prosiłbym cię bez powodu, odparłem poważnie. Tłumaczyłem ci przecież, że nawet jeśli to zrobił, sprawa się przedawniła. A jeśli mam co do niego rację, to i tak poniósł już wystarczającą karę. No, nie wiem, wahała się ciągle Olga. Pomyłka może cię drogo kosztować. Ani ja. Ani inspektor Skorliński nie zdołamy ci pomóc. Dlatego właśnie chcę się upewnić, powiedziałem. Akt zgonu będzie ostatecznym dowodem. Zobaczę, co da się zrobić, westchnęła ciężko, jakbym był poczęstowanym czarną polewką narzeczonym, który na molnie wraca pod okno z gitarą i fałszując, wyśpiewuje serenady. Zadzwonię, jak tylko czegoś się dowiem. Świetnie, uśmiechnąłem się do słuchawki. Masz u mnie kawę. O nie, mój drogi. To ma być przyjemność dla mnie, nie dla ciebie, droczyła się ze mną policjantka. Nie obraziłem się. Moje nieustępliwe próby umówienia się z Olgą na randkę i jej równie nieustępliwe odmowy były częścią naszych wzajemnych stosunków. Dobra, pozwolę ci się przejechać wehikułem, zaproponowałem, pamiętając o słabości pani komisarz do szybkich pojazdów. Kropka, a może pożyczyłbyś mi go na cały dzień? Chyba żartujesz. Obruszyłem się z udawaną powagą. Mogłabyś go zepsuć. Zachichotała cicho, a potem powiedziała: albo wehikuł na cały dzień, w wyobraźni widziałem, jak mruży oczy w charakterystyczny sposób i uśmiecha się nieznacznie, albo odkładam słuchawkę. Nie mam wyjścia, jęknąłem z bolałym tonem i ulegam temu podłemu szantażowi. A zatem ustalone, odparła wesoło Olga. Przyjdą do ministerstwa po kluczeki, jak tylko wrócisz z bieszczadów. No, a teraz muszę już kończyć. Servus. Trzasnęła odkładana słuchawka. Servus, servus, mruknąłem, tylko trochę niezadowolony, że Olga znów mnie przegadała. A tak w ogóle, to kto jeszcze używa dzisiaj tego pozdrowienia? Pomyślałem, wchodząc przez bramę na klasztorne wzgórze. Pod baldachimem obok namiotu siedział rozparty na krześle pan puszysty i wpatrywał się z zadowoleniem w krajobraz po drugiej stronie rzeki. Servus powitał mnie, podnosząc rękę. Gdzie się pan podziewał tyle czasu? Chłopcy zaczęli się nawet niepokoić, że coś się panu stało. Spotkałem tajemniczego posłańca, wyjaśniłem enigmatycznie, siadając ciężko na wskazanym przez puszystego krześle. No i o co mu chodziło? Jeżeli plan miał wypalić, musiałem zachować moje odkrycia w tajemnicy. Machnąłem więc ręką, jakbym nie dowiedział się niczego ciekawego. Puszystemu to jednak nie wystarczyło. Patrzył na mnie wyczekująco. To był ministrant z zagórskiej parafii rzekłem, a mój rozmówca powoli pokiwał głową. Zaprowadził mnie do tutejszego księdza rezydenta, pamiętającego jeszcze dawne czasy. Który koniecznie chciał mi przekazać kilka dodatkowych szczegółów z historii Zagórza. Nie powiedział mi o nich podczas naszej poprzedniej rozmowy, a ponieważ jest człowiekiem aż nadto skrupulatnym, sumienie nie dawało mu spokoju i nalegał na spotkanie. Tu pan jest. Pimpek, który wyłonił się z za krzaków okalających szczyt skarpy, przerwał swoim okrzykiem rozmowę dryfującą w niebezpieczne rejony. Za najmłodszym z braci Jaworskich Uzbrojony w błyszczące widelce i noże. Szli pozostali harcerze. Puchatek niósł przed sobą stos ociekających wodą talerzy. Król dzierżył w obu rękach chłopatki i kubki z kolorowego szkła. Robert zaś taszczył spory żeliwny grill, na którego czarnym, matowym korpusie widać było kropelki wody w miejscach, gdzie tłuszcz przywarł tak mocno, że nie dało się go domyć. Bardzo wam dziękuję, rzekł do chłopców pan puszysty. Patrząc, jak harcerze odkładają naczynia i grill na swoje miejsca, to miłe, że zgodziliście się pozmywać. Dzień bez dobrego uczynku to dla harcerza dzień stracony powiedział królik, co spowodowało lekko szyderczy uśmiech jego starszego brata. Nadeszła chyba najwyższa pora, żeby się naradzić powiedziałem. Chcąc w ten sposób uciąć ewentualne pytania i spekulacje harcerzy, proponuję spotkać się za kwadrans w namiocie. Chłopcy popatrzyli na siebie zaskoczeni, ja zaś wstałem i poszedłem do swego namiotu. Przez całą drogę czułem na sobie ich świdrujący wzrok. Wróciłem przed chwilą od księdza trębacza. Pokazał mi brewiarz, na którego marginesach brat ksawery notował swoje spostrzeżenia od września do października 1963 roku, oświadczyłem, zwilżywszy przełyk wodą z sokiem malinowym. Tak jak się spodziewałem. Oczy chłopców rozszerzyły się ze zdziwienia. Niestety nie ma w treści tych notatek wskazówki, gdzie szukać skarbu. Starałem się ostrożnie dobierać słowa, tak by nie zdradzić najważniejszej informacji, nie okłamując jednocześnie harcerzy. A co w nich jest? Zapytał Robert. Głównie cytaty z Biblii, rzekłem. Cytaty, w których mowa o Bożym miłosierdziu. Czy to oznacza? że brat Ksawery czuł się winny śmierci ojca Stanisława? Dopytywał się królik. Na to wygląda. Nie widziałem powodu, żeby zaprzeczać. Ale nie to jest teraz najważniejsze. Czytając te zapiski wpadłem na pomysł, który być może doprowadzi nas do skarbu. Będę jednak potrzebował waszej pomocy. Zrobimy, co pan chce, zadeklarował w imieniu reszty królik głosem przyciszonym, ale podekscytowanym. Bardzo mnie to cieszy. Tym bardziej, że nie jestem pewien, czy przypadnie wam do gustu zadanie, które dla was przygotowałem. Co to za zadanie? Jutro rano pojadę do Krosna, żeby w delegaturze wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków załatwić pozwolenie na wykopaliska. Wykopaliska? przerwali mi harcerze jednym głosem. Czy to znaczy, że wie pan, gdzie kopać? dodał Robert. Domyślam się, odparłem zgodnie z prawdą. Na co w takim razie czekamy? Królik podniósł się gwałtownie z miejsca. Nie miał w sobie teraz nic ze śpiącego wilka. Przypominał raczej bizona gotowego do ataku. Tak jak już powiedziałem, potrzebne jest zezwolenie wojewódzkiego konserwatora. Wykonałem uspokajający gest. Chłopak usiadł, ale ciągle wpatrywał się we mnie z napięciem. Poza tym nie stwierdziłem, że wiem, gdzie jest skarb, a tylko, że się tego domyślam. I tu zaczyna się wasza rola. Po raz pierwszy w czasie naszej rozmowy minąłem się nieco z prawdą. Chcę, byście jutro, podczas mojej nieobecności, ustalili dokładnie, jakie funkcje spełniały poszczególne budynki klasztorne, zanim warownia popadła w ruinę. I to ma nam niby pomóc w znalezieniu skarbu? Prychnął Pimpek. Założę się, że będziemy musieli spędzić cały dzień w bibliotece. Niestety, odparłem, Rozłożywszy ręce w bezradnym geście, peraspera atastra, jak mawiali Rzymianie, po czym, odczekawszy chwilę, by chłopcy mogli pogodzić się z tym, co miało ich czekać, dodałem, drażniąc ich ambicje, liczę zresztą, że sami zdołacie złamać szyf łazarza. Po czym zakończyłem spotkanie i, pożegnawszy osłupiałych harcerzy, udałem się do swego namiotu, by nabrać sił przed jutrzejszą charówką. Obóz u stóp kościoła pogrążony był w ciszy i mgle. Gdy kilka minut po siódmej rano następnego dnia zasiadłem przed namiotem z kubkiem parującej w porannym chłodzie kawy, opanowało mnie dziwne rozleniwienie. Tylko z rzadka zdarzało mi się, że mając już skarb na wyciągnięcie ręki, cofałem się pół kroku i czekałem na odpowiedni moment, by po niego sięgnąć. Tym razem jednak stawka była zbyt duża, by działać pochopnie. Musiałem przeprowadzić swój plan precyzyjnie i bez najmniejszych potknięć. No, dobrze, pomyślałem, przełykając gorącą jak smoła kawę. Przejdźmy wszystkie punkty jeszcze raz po kolei. Najpierw wyprawa do Krosna, tam spotkanie z... Przelest brezentu, dobrze słyszalny w porannej ciszy, wyrwał mnie z zamyślenia. Wejście do harcerskiego namiotu uchyliło się i wyjrzała z niego potargana głowa Roberta. Przywołałem chłopaka zachęcającym gestem. Najstarszy z braci jaworskich wyszedł na dwór i doczłapał do mnie. Napijesz się kawy? Zapytałem go, a kiedy skinął głową w milczeniu, zapaliłem ogień pod kocherem i, podgrzawszy resztę napoju w maszynce, podałem mu kubek i wypełniłem go kawą. Tymczasem Robert wysupłał z kieszeni spodenek zmiętą paczkę papierosów, wyjął jednego zębami i zapalił. Trzymając papierosa w ustach, usiadł na trawie obok mnie i przyjął kubek. Nie możesz spać? Zapytałem niezobowiązującym tonem. W odpowiedzi tylko się skrzywił i upił łyk kawy. Wiedziałem z doświadczenia, że młodzi ludzie, choć nie lubią poważnych rozmów, to czasem podświadomie do nich dążą. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy, niczym kamień w bucie, uwiera ich jakiś pozornie nierozwiązywalny problem. Wystarczy kilka chwil posiedzieć z nimi w milczeniu, by wyrzucili z siebie to, co leży im na wątrobie. Nie inaczej było teraz. Mogę panu zadać osobiste pytanie? Odezwał się Robert po pięciu długich minutach ciszy. Skinąłem głową. Ma pan dziewczynę? W tej chwili nie. Ale miał pan. Dopytywał się chłopak. Podnosił głowę i patrzył mi w oczy tylko wtedy, gdy mówił. Pewnie, że miałem. Odparłem i łyknąłem chłodnej kawy. A dlaczego? No wie pan, widać było, że szuka odpowiedniej formy dla swego pytania. Dlaczego ludzie się rozstają? Zastanowiłem się. Bo wierzą, że nie ma ludzi niezastąpionych, odparłem po chwili. A to nieprawda. Robert podrapał się w skroń, a potem dopił kawę. Dzięki, panie Pawle, uśmiechnął się sługą. A potem wstał i odszedł do namiotu krokiem tak sprężystym, jakby właśnie dowiedział się, że jutro ma wyruszyć w podróż dookoła świata. Zaczekałem, aż zniknie za prezentową kotarą. Schowałem naczynia i kocher. Zasunąłem zamek namiotu i wsiadłem do wehikułu. Spojrzałem na zegarek. Dochodziła ósma. Ostrożnie uruchomiłem ministerialny pojazd i na najniższych możliwych obrotach silnika dojechałem do bramy. Dopiero oddaliwszy się na jakieś 200 metrów od klasztoru przyspieszyłem nieco i po krótkiej jeździe w dół, skręciłem w prawo. Przekręciłem gałkę radia. Radio Sanok. Odezwał się głos spikera pośród pisków i glisant zakłóceń właściwych dla fal średnich. Meteorolodzy zapowiadają na dziś kolejny dzień upalnej pogody. Temperatura może sięgnąć nawet 35 stopni Celsjusza na północy regionu. Noc także będzie ciepła, choć pochmurna. A więc nawet natura postanowiła wziąć udział w moim spisku. Pomyślałem, wpadając w filozoficzny nastrój. Wizyta w Urzędzie Ochrony Zabytków przy ulicy Bieszczackiej okazała się nadwyraz owocna. Sympatyczna kierowniczka prośnińskiej delegatury, ujrzawszy moją legitymację i wysłuchawszy ogólnych wyjaśnień w sprawie skarbu trzech mnichów, nie tylko wydała pozwolenie na prowadzenie poszukiwań, ale poprosiła o kontakt telefoniczny, gdy tylko uda nam się coś wykopać. W urzędzie przejrzałem też dokumentację konserwatorską klasztorów w Zagórzu. Dowiedziałem się z niej m.in., że podczas ostatnich prac remontowych i zabezpieczających na wzgórze przybyła grupa archeologów, która dość dokładnie przekopała teren w obrębie murów dawnej warowni. Oprócz kilku spinek, dwóch kularmatnich i jeszcze kilku innych drobiazgów nie udało im się niczego znaleźć. To potwierdza moją teorię, pomyślałem, oddając teczkę z papierami archiwiście. Złożywszy w czworo zezwolenie na wykopaliska opatrzone urzędowymi pieczęciami i zamaszystą parawką, włożyłem je do plecaka i udałem się do najbliższej księgarni. Zaopatrzyłem się tam w kryminał Henninga Mankella i Zostawiwszy wehikuł na parkingu, udałem się spacerkiem do pobliskiej kawiarni o bezpretensjonalnej nazwie Karpatka, gdzie zamówiłem kawę i rogalika z czekoladą. Usiadłem przy stoliku pod dużym oknem. Po pięciu minutach kelner postawił przede mną filiżankę z aromatyczną Amerykaną z ekspresu i talerzyk z rogalikiem. Jako, że nie miałem dziś jeszcze nic w ustach, spałaszowałem rogalika w ekspresowym tempie. Popijając kawę, zagłębiłem się w lekturze kryminału. Trzy godziny w towarzystwie kurta Wallandera, oficera policji z stadu, który rozsupłując węzły kryminalnych, intryksnuje niewesołe refleksje na temat stanu szwedzkiego społeczeństwa. Podlane espresso i latte z bitą śmietaną minęły jak zbicza strzelił. Około czternastej w mojej kieszeni odezwał się grany solo-gitarowy wstęp, na jego końcu weszła perkusja. A zaraz po niej bas i jednostajne, przestrzenne gitarowe bicie, na których tle liderksu, Eugeniusz Siczka Olejarczyk zaczął śpiewać pierwszą zwrotkę jednego z największych przebojów zespołu z pobliskich Ustrzyk Dolnych, w którym z właściwym sobie luzem i ironią rozprawia się z konformistyczną postawą lat PRL-u, nie próbuj nigdy iść pod prąd, nie próbuj nigdy szukać przyczyn. Z szeregu nie wyłamuj się, bo jesteś niczym, niczym. Wyjąłem komórkę z kieszeni i odebrałem, nie pozwalając Siczce z zespołem zrobić przejścia i z zapałem wyśpiewać, że jesteś niewielkim elementem z numerem w faktach zapisanym, a także wykrzyczeć w końcu na przekór. Idź pod prąd, idź pod prąd. Dzwoniła Olga. Zdaje się, że będziesz musiał mi pożyczyć wehikuł na trzy dni, oświadczyła. Aż tak dobrze ci poszło? Sam się przekonaj. Wysłałam Ci wszystko na prywatnego Ema Ila. Zaraz będę wolna, aspirancie. Powiedziała do kogoś, oddalając usta od mikrofonu, co spowodowało, że jej głos zabrzmiał, jakby była za meblościanką. Słuchaj, Pawle, muszę kończyć. Zabrzmiała znów normalnie. Pogadamy w Warszawie. Jasne. Dzięki, Olga. Rzuciłem szybko do słuchawki, ale nie miałem pewności, czy moje słowa do niej dotarły. Bo kiedy skończyłem mówić, odpowiedziała mi tylko cisza. Z lekkim żalem zatrzasnąłem książkę, zapłaciłem za kawę i zapytałem kelnera, gdzie w pobliżu można skorzystać z internetu. Skierował mnie do biblioteki publicznej znajdującej się przy położonej na północ od Bieszczadzkiej ulicy Wojska Polskiego. W skrzynce e-mailowej czekała na mnie lakoniczna wiadomość z dwoma załącznikami. Pierwszym był akt zgonu. Drugim zdjęciem mężczyzny o smutnej twarzy bez zarostu. Oba sprawiły, że po krzyżu przeszedł mi dreszcz. Miałem przed sobą dowód na to, że moje wczorajsze przypuszczenia były prawdą. Zanim opuściłem bibliotekę, znalazłem jeszcze adres znajdującej się w pobliskiej wsi stolarni i wydrukowałem zdjęcia satelitarne okolic klasztoru w Zagórzu. Zakład stolarski znajdował się na samym początku dużej wioski. Otoczona metalową siatką posesja składała się z dwóch części: piętrowego budynku mieszkalnego z dwuspadowym dachem i niższej od niego, kwadratowej przybudówki z płaskim dachem. Przybudówka mieściła w sobie garaż, którego drzwi były teraz otwarte, ukazując stojący w środku terenowy samochód i warsztat wyposażony w stalowe, przesuwane wrota, z za których dobiegał wisk elektrycznej piły. Wysiadłem z wehikułu i podszedłem do bramki z napisem. Uwaga! Zły pies! Wszedłem śmiało, bo potężny kundel o podpalanej sierści, podobny trochę do Bernardy, leżał spokojnie przed swoją budą kilka metrów od wejścia do warsztatu. Z obroży zwisał mu łańcuch. Łącząc się ze stalową pętelką zamocowaną do wpuszczonego w ziemię betonowego bloczka, ledwie uchyliłem bramkę. Pies zerwał się na równe łapy, skoczył do przodu. Napinając łańcuch i kłapnął kilka razy pyskiem, szczekając nisko, donośne, dudniąco. Piła w warsztacie ucichła. Pies spojrzał w tamtą stronę, mruknął przeciągle, pokazując jęzor i znów położył się przed budą, jak gdyby nigdy nic. Drzwi do warsztatu odjechały nieco w bok i stanął w nich brodaty pięćdziesięciolatek w kombinezonie z granatowego płótna, z okularami ochronnymi zatkniętymi na czoło. Dzień dobry, przywitał się. Pan do stolarni? Dzień dobry, odwzajemniłem pozdrowienie i kiwnąłem głową, tak. Chciałem zamówić skrzynię. Zapraszam do środka kiwnął głową w stronę warsztatu i zniknął za drzwiami. We wnętrzu, wypełnionym elektrycznymi piłami i kilkoma stołami, nad którymi rozwieszono stolarskie narzędzia, pachniało żywicą. O ściany oparto setki desek różnych kolorów, rozmiarów i kształtów, długie deszczółki z jasnego drewna, używane do wykańczania podłóg, solidne parkanowe dechy powleczone już ochronnym lakierem, który nadawał im połyskliwy ciemnobrązowy odcień, listwy buazeryjne wysokie i wąskie, nieoszlifowane drewno na szalunki, grube jak u do wzmacniania sufitów. Po lewej stronie stały wykończone lub gotowe dopiero w połowie sprzęty, krzesła, stoły, wieszaki, ściany ogrodowych altanek z ażurowymi kratkami, trzy ramy okienne i rzeźbiona szafa. Jaka ma być ta skrzynia? Zapytał stolarz. Stał nad blatem stołu zajmującego środek pomieszczenia. Prawą rękę, której dłoń pozbawiona była dwóch palców. Oparł o arkusz pakowego papieru. W drugiej trzymał płaski i gruby ołówek stolarski. Długa na około metr. Rzemieślnik zaczął pisać, ale ołówek nie zostawiał na papierze kreski, więc zwilżył go ustami. Podziałało i mówiłem dalej. Wysoka na czterdzieści centymetrów. Szeroka na pół metra. Wieko na zawiasach. Nie. Zabiję je gwoździami, odparłem. Jakie drewno? Z tym będzie chyba problem, powiedziałem niepewnie. Zależy mi na tym, żeby skrzynia wyglądała na starą. Stolarz skrzywił się i podrapał w brodę. Zapłacę podwójnie, zapewniłem go. Dobra, powiedział, że miślnik po chwili namysłu. Chyba mam coś odpowiedniego. Pan pójdzie za mną. Wyprowadził mnie za warsztat do warzywnego ogródka okolonego płotem z poszarzałych od starości desek. Kilka z nich trzymało się luźno na jednym gwoździu. Nada się? zapytał, potrząsając energicznie prawie rozpadającym się ogrodzeniem. Skinąłem głową. I tak miałem go wymienić, więc mała strata, odparł. Na kiedy ma być ta skrzynia? Będę jej potrzebował jeszcze dzisiaj, rzekłem. Do przedstawienia. Dodałem szybko, ale sprytne oczka stolarza już świdrowały mnie z podejrzliwością. Aha! Odparł tonem, który świadczył, że mi nie wierzy. Zrobimy w ten sposób. Taka skrzynia kosztuje u mnie normalnie 100 złotych. Drugą setkę dorzucił pan za nietypowy materiał. Trzecią za ekspres i jeszcze pięć dyszek na piwo, żebym nie zadawał zbędnych pytań. Zgoda? powiedział tonem właściwym raczej bandyckim zmowom niż handlowym negocjacjom i wyciągnął do mnie poharataną dłoń. Zgoda uścisnąłem jego szorstką, jak papier ścierny rękę. Uśmiechnął się. No, to pomóż mi pan z tym płotkiem, rzekł, szarpiąc za najbliższą obluzowaną deskę. Tak będzie szybciej. Dwie godziny później, wręczywszy sprytnemu stolarzowi trzy różne banknoty, wyszedłem z warsztatu. Odprowadzany uważnym wzrokiem przez podpalanego Bernardyna, wytaszczyłem ważącą jakieś 10 kg skrzynie za bramkę i załadowałem ją do tylnej części wehikułu. Trzeba przyznać, że stolarz znał się na swoim wachu. Za pomocą palnika osmolił jasne miejsca powstałe podczas przycinania desek, a do zbijania skrzyni użył starych porzewiałych gwoździ, których kilkanaście dał mi, żebym mógł później zabić wieko. Zakryłem nabytek kocami i zmęczony padłem na siedzenie dla kierowcy. Spojrzałem na zegarek. Było kilka minut po 16. Słońce stało jeszcze wysoko. Popołudniowy upał dotkliwie dawał się we znaki. A że nie miałem się gdzie na razie spieszyć, postanowiłem skorzystać z uroków najsłynniejszego wodnego kurortu w okolicy do Polańczyka. Miejscowości wypoczynkowej położonej nad Jeziorem Solińskim, którego wody, spiętrzone ponad 40 lat temu za pomocą wielkiej betonowej zapory, zalały leżącą w dolinie starą Solinę, dotarłem po godzinie i niemal od razu pożałowałem swojej decyzji. Na główną część miejscowości, ciągnącą się wzdłuż asfaltowej drogi wiodącej od skrzyżowania na wzniesieniu w dół, nad zalew, składały się ośrodki wypoczynkowe. Sanatoria i restauracje, wokół których kręciły się tłumy w czasowiczów. Spore brzuchy, blade twarze i powolny krok świadczyły, że ludzie ci dopiero co wyrwali się ze swoich biur, urzędów, zakładów i teraz nadrabiają całoroczne zaległości w kontaktach ze słońcem, wiatrem i wodą. Nie mam nic przeciwko rozumianej w ten sposób turystyce, wiem. Że wielu ludzi najzwyczajniej w świecie lubi wypoczywać w ten sposób i gdyby kazać im ruszać w drogę z plecakiem, spać pod gołym niebem i żywić się konserwami albo chińskimi zupkami, wróciliby z urlopu bardziej zmęczeni niż wtedy, gdy na niego wyjeżdżali. Sam jednak wolę dużo bardziej spartańskie warunki, bardziej cenię bliskość natury niż grilla zapełnionego karkówkami i lubię biwakowe życie tak inne od miejskiej egzystencji. Postanowiłem jednak nie wracać. Jeśli chciałem chociaż odrobinę wypocząć przed czekającym mnie nocą zadaniem, nie było sensu szukać odpowiedniejszego miejsca. Ma zresztą polańczyk i swoje zalety, o czym przekonałem się bardzo szybko, kiedy tylko zostawiłem za sobą domy wypoczynkowe. Dojechałem do końca ulicy Zdrojowej przecinającej na pół wychodzący w jezioro zalesiony cypel, zostawiłem wehikuł przed szlabanem zagradzającym dalszą drogę i wyszedłem na jego trawiasty, pozbawiony niemal drzew kraniec. Z lekkiego wzniesienia, u którego stóp była plaża, rozciągał się widok na jezioro. Tafla, otoczona łagodnymi, ciemnozielonymi od drzew wzgórzami, Ubstrzona była białymi trójkątami żagli błyszczącymi w słońcu spadającym lawiną światła z błękitnego nieba. Po lewej stronie widać było domki letniskowe z przystaniami, po prawej pyszniła się szara, imponująca ściana zapory. Obszedłem cypel od wschodniej strony i znalazłem bezludną zatoczkę z piaszczystym brzegiem. Rozebrałem się do kąpielówek, zostawiłem ubranie na ręczniku który przyniosłem ze sobą z wehikułu i wskoczyłem do wody. Przyjemna, chłodna i przede wszystkim czysta woda ochłodziła umęczony upałem ciało. Przepłynąłem jakieś 300 metrów spokojną żabką i wróciłem do brzegu na plecach, z rękami wzdłuż tułowia, poruszając tylko nogami. Włożyłem się na ręczniku i, przez kilka minut, które upłynęły zanim zasnąłem, Patrzyłem na białe żagle sunące z lekkim wiatrem po błękitnej tafli zalewu.